Від зараз скач, бо танута є замоцна. Від зараз скач, бо робимо мусний трап. Робимо квіт, навіть кіди пора ноцна. Чеченькам всім подвіємо цілий свят. Від зараз скач, бо танута є замоцна. Siemane do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj mamy ponownie poranny, prawda, Minecraft. Ale nagrywam ten odcinek, wiem, że on się pojawi dopiero 28 czy 29 dzisiaj jest chyba rano. Tak, 29 rano pojawia się ten film, a 28 to nagrywam. I wczorajszy film jest na karcie, na czasie w pierwszej 30, za co wam bardzo dziękuję. Cieszę się mega, że te filmy tak poszły. Jestem mega szczęśliwy, że tak wróciliśmy z tymi wyświetleniami i tak dalej. Widzę, że wam się te odcinki podobają. Fajnie, a teraz leci mega, więc dziękuję. Dziękuję wam bardzo za to, no bo to tak naprawdę od was zależy, od tego, czy będziecie oglądać, czy nie. A mam mega energii dzisiaj, dużo mega energii. Tym bardziej, że jeszcze Palion jest na karcie, na czasie w ogóle ze swoją piosenką. A tak w ogóle to 31... Wlatuje nuta do Dave'a, więc tam też warto wbić, ponieważ ze mną jest ta nutka, więc kurde, warto. Oczywiście zwiastunik był na początku. Kto widział, ten widział, prawda? Zapraszam. Nieważne. Dzisiaj mamy ponownie Minecraft, ale jak widzicie, mam przygotowane trzy światy, ponieważ muszę nagrać odcinki na zapas, bo wyjeżdżam nieważne. Muszę mieć po prostu odcinki na zapas, więc... Więc po prostu mam tutaj przygotowane trzy następne odcinki, które się będą pojawiać. Nie będę mówił w jakie dni, albo dobra, powiem wam. Jestem kurczakiem, pojawia się teraz, jak to oglądacie. Trawa daje losowy item, pojawi się, uwaga, czekajcie, tak wam zaspoileruję. Jutro. A losowy efekt, jak podskoczysz, pojawi się dopiero 2 stycznia. Więc to nagrywam na zapas, ale... Jeżeli chcecie obejrzeć te odcinki, prawda, jeżeli chcecie je później zobaczyć, no to prawda, subskrypcja powinna być już dawno. A dzisiaj mamy Minecraft, ale jestem kurczakiem. I uwaga, patrzcie jak to wygląda. Uwaga, 3, 2, 1, pum! Jest kurczak, normalnie będziemy wszystkich denerwować i będziemy tutaj, nie wiem, będziemy rozkminiać. Dobra, ale zanim to rozpoczniemy, to słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Łapka w górę, łapka w górę. Tyle w temacie. Jeżeli nie zostawiłeś, to powinieneś zostawić. Albo dam wam na to jakiś czas, czekajcie. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jak ci się udało, to pochodzi w komentarzu. Dobra, lecimy, uwaga. Jaki jest plan na ten odcinek? Plan jest taki, żeby po prostu rozkminić tą kurę na wszystkie możliwe sposoby. Bo nie grałem nigdy w Minecrafta, w którym byłem kurą. I to jest pierwszy raz, kiedy mogę nią być. I to jeszcze tak świetnie wygląda, że faktycznie jakby teraz jestem na F5, ta kamera tak fajnie się rozgląda. A najlepsze jest to, że nawet tak jak jestem, to widzę tą kurę pod sobą, co jest w ogóle nienormalne jak na Minecrafta, ponieważ nigdy nie widać było nóg, a teraz widzę kurę pod sobą, co jest piękne, ale będę chodził na F5, żeby to było najlepiej widać. Jak widzicie, mamy 4 serduszka, które sprawiają, że no mamy troszeczkę mniej życia, więc trzeba uważać na wszystkie możliwe jakieś tam stwory i w ogóle patrzcie, to jest to, ja... Znoszę jajko, co? Co? Dobra, czekajcie, mamy jajko do zniesienia. Gdzie tu... Co jest? Znoszę to jajko, czy co? Co się stało? Dlaczego ja nic nie widzę? O, mam jakieś jajko. O, zniosłem jajko! O nie, nie otrzymam go w ręce, ale dobra, mamy, znieśliśmy jajko. Co się dzieje? Nieważne. W każdym razie, patrzcie, jak, nie możemy jakby upaść i zadać obrażenia od upadku, ponieważ, patrzcie, potrafimy latać. Normalnie, lądujemy. Tylko te skrzydła się zbugowały, jakoś się nie pokazują, ale to nieważne. W każdym razie, ja nie wiem, czy w ogóle nam schodzi życie. Ja bym chciał tutaj jakoś, nie wiem, zawalczyć, jakoś potrolować jakichś villagersów. Masz, ty kurde, pewnie myślisz, że jestem jakąś tam, prawda, nie wiadomo kim. Uwaga, pum. Kurde. Ty, nasiona miałem w ręce. Czekajcie, zobaczmy, co mają w skrzynkach, obrabujmy ich. Czy ja mogę pójść spać? Ej, biorę łóżko, bo ja chcę to później sprawdzić, czy ja mogę pójść spać. Dobra, musimy przetrwać jako kura w tym Minecrafcie. Więc najpierw sobie, prawda, zróbmy jakiś... Tu może niekoniecznie, wróćmy z powrotem może, zamknijmy te drzwi, zamknijmy to, zamknijmy te drzwi. Dobra, weźmy, ja bym chciał jakąś skrzynkę, czy tu są jakieś skrzynki w tych domkach? Proszę, proszę jakąś skrzynkę z jakimiś itemami, bo bym coś potrzebował w sumie. Jestem ciekaw w ogóle, jak zbroja będzie wyglądać na tej kurze, czy ona może założyć zbroję? Nie wiem, to też trzeba zrobić, więc zbroję na 100% musimy zrobić jakąś, albo przynajmniej jakąś część zbroi. I teraz pytanie, czy ja się zmieszczę w takim czymś? Nie, nie, czyli normalnie jakby jestem... O, tu jest skrzynka, ale...
Jedzonko, dobra, mamy koks, jest koks, dobra, i teraz patrzcie, mogę sobie zeskoczyć normalnie i nic mi nie zada obrażeń, no przecież to jest coś pięknego. Dobra, tam jest ten, żelazny golem, więc go można później wykorzystać jakoś do jakiś, prawda, jakiegoś żelaza czy coś. Tu wejdźmy, tu nic nie ma. Ja bym bardzo chciał crafting mieć, tam był chyba jakiś crafting w jakimś domku, ale to nieważne, zaraz go zdobędziemy najwyżej. Ja bym chciał najpierw posprawdzać te wszystkie domki i zobaczyć, czy tutaj coś przydatnego może być. Tu raczej nie, bo taki domek już tego typu sprawdzaliśmy. Jakiś kowal by się nam mega przydał, kowal jakiś, żebyśmy mogli... Tu jest w ogóle ubrany jakoś tak chłop jak kowal, jakby tutaj gdzieś był jakiś, więc może gdzieś jest. Wejdźmy tu do środka, czy ty tu masz jakąś... Dlaczego nikt nie ma skrzynek na tej pustynnej wiosce? Jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że tu nie ma skrzynek w ogóle na tym. Dziwne są te w ogóle pustynne wioski, jakoś mi się nie podoba. Kiedyś się podobały, teraz już w ogóle mi się nie podobają. Dobra, tam jeszcze zwiedźmy, jakiś domek był. No i jak nie będzie, to będzie się trzeba do kopalni zaraz wybrać, no bo kurde. No, potrzebujemy czegoś, no jakaś zbroja by się też przydała. No zbroję muszę zrobić na 100%, bo chcę sprawdzić. O, jest crafting. No może najpierw zróbmy sobie tak i zabierzmy ten crafting, bo on się nam, no nie ukrywajmy, ale może przydać. Jak ta kura długo kopie to? Widzicie to? Jak ta kura długo kopie? Ja potrzebuję narzędzia. Ja pierdzielę, przecież to jest tyle czasu. Nie, potrzebujemy koniecznie narzędzia. Przecież jak ja tak długo to kopałem, to przecież ja obsydia nawet diamentowym kilofem. Oła. Co? Zadało mi to obrażenia od upadku? Nie mam pytań. Dobra, czekajcie, co to jest za domek? Co to jest za domek? Ja nigdy takiego nie widziałem. Żeby miał potrójne drzwi, w ogóle tu jest ten! O nie, nie możemy się w to pluskać, bo... Nie, znowu znoszę jajko, najgorzej! To jest najgorszy moment na znoszenie jajka, ale mogę wchodzić tak po schodach skacząc. Więc też dobrze. No teraz znieś to jajko, proszę. Znieśmy już to jajko i miejmy to już z głowy. Aha, czy to tutaj jest odliczanie do tego, oślepienie? Dobra, uwaga. Zniosłem jajko, dobra, to coś pięknego. Nieważne, nie ma tu kowa. O, jest piramida tam w oddali, widziałem. Dobra, lecimy do piramidy, bo tam jest jakaś szansa na zdobycie jakichś itemów, które nam się mogą przydać mega, mega do tego, co tutaj mamy do zrobienia. Przede mną, prawda, jest mega dużo odcinków, więc jakiś ten odcinek długi nie będzie też z tą kurą, ale... Ale ja mi się to tak podoba. No nie wiem, kura to jest coś pięknego. Akurat z wszystkich zwierząt kura jest mega ciekawa. Bo jak mi się to zepsuło jakoś, dobra. Dobiegnijmy tam, o, mogę biec szybciej. Ale koks, dobra, szybko lecimy do tej piramidy. Ja nie mogę, jak ona drepta, w ogóle patrzcie, ja te ślady to przed sobą tak trochę robię, więc ona jest takim lekkim opóźnieniem za mną, ale to nieważne, to nie ma problemu. O nie! Ale dobra, przynajmniej nie zada mi to obrażenie od upadku, ale przecież ja to będę kopał 3 dni i 3 noce. Jak ja się w ogóle stamtąd wydostanę? Najpierw musimy mieć jakieś narzędzia. O nie, najgorzej, przynajmniej chociaż drewno. O nie, o dobra, tu jest jakieś drewno, kozak, dobra. Musimy, o, weźmy też to, bo z tego wypadają patyki. Przynajmniej powinny, dobra, jest patyk. Tu jest drugi patyk, mamy już troszkę patyków. Wezmę jeszcze tutaj tamto, żeby mieć jakby na wszelki wypadek coś. Chociaż to będziemy strasznie długo kopać. Dobra, wiecie co? Ryzykuję. Biorę to. Jakiś patyk tutaj, o, mamy 5 patyków. To nam powinno wystarczyć na zrobienie kilofa. Więc są dwie opcje. Albo, czy ja to kopię? A teraz kopię, dobra. Są dwie opcje. Albo będziemy mieli na dole na tyle dużo żelaza, że będziemy mogli zrobić sobie żelazny kill-off. Albo będziemy mieli pecha, nie będziemy mogli zrobić żelaznego kill-offu. I będziemy się musieli wykopywać rączką do samej góry. Jest taka szansa. Proszę nie znoś teraz jajka, żeby mnie tutaj nie zepsuło. Dobra, rozwaliliśmy to. Możemy w tym momencie zjechać na sam dół. Teraz tak, bardzo ważna sprawa. To też trzeba rozwalić, bo nie chciałbym tą kurą wylecieć w kosmos. A niestety jest to możliwe tutaj z tą półpłytką. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Dobra, pobłogosławiła nam skrzynka dwoma diamentami. Na miecz już mamy. Siodło mamy. Na co? Dwa siodła. Na co mi siodło w kurze? Ale no nie, kolejne siodło. Naprawdę? Naprawdę, co to ma być w ogóle? Proszę sobie skrzynka pobłogosławić, żebyśmy mogli zrobić kill-off. Mamy problem, słuchajcie. Nie mamy czym się wydostać stąd. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Dobra, uwaga, udało mi się wykopać. Kopałem całą noc, bo jak widzicie, mamy dzień i wykopałem się tak po kolei każdym klockiem, także tylko piasek w sumie mam z tego, co wykopałem, bo tak to kopałem tam różne takie właśnie rzeczy totalnie, które jak się wykopało, to nie wypadały, więc...
ogólnie jest lipa, bo liczyłem na żelazo jakieś, żebyśmy mieli, a kopałem ręką tak długo i totalnie nic nie mamy, to jest dosyć przykre. Więc musimy zebrać jakieś drewno, pójść do kopalni normalnej. Ja tu tak się rozglądam jeszcze z nadzieją, że jakąś drugą wioskę zobaczę, czy coś z tych rzeczy. Ale chyba niestety nie będzie mi to dane, więc po prostu wykopmy może... wiecie co, przełączę sobie na tą kamerę, żeby było łatwiej mi kopać. Wykopmy to drewno, które i tak będziemy kopać strasznie długo. Ale przynajmniej już z tego zrobimy sobie jakieś narzędzia, ponieważ to już jest nam mega potrzebne w tym momencie. Zróbmy od razu może sobie kilof. Kilof jest taką rzeczą, która jest... najważniejsza, myślę. Najważniejsza, że o nie, będziemy kopać jeszcze długo ten crafting. Chociaż nie, czekajcie. Weźmy sobie ten kill off i idźmy wykopać jakiegoś stone'a. Tu gdzieś powinien, o, jest tutaj stone, więc fajnie. Ta kura w ogóle pod wodą będzie, jak to będę kopał, ale dobra. Nieważne, ważne, że działa. Czy to ja kopię? Kopię to, dobra. Wykopaliśmy jedną rzecz, wykopaliśmy drugą. Zróbmy od razu sobie kamienny kill off i nim będziemy kopać, bo ten drewniany jest taki... mocno niefajny, tak? Mocno niefajny, umówmy się. Dobra, mamy to, ile potrzebujemy i teraz idziemy stąd. Idziemy zrobić sobie szybko ten kill off drugi. Albo zrobić siekierę i wykopać drewno. Też jest taka szansa. Albo najpierw zróbmy najpierw kill off. To jest lepsze. Zróbmy najpierw kill off, wykopmy tutaj jeszcze więcej tego kamienia i tak dalej, żeby to już szybciej poszło, bo nie mamy czasu na to, żeby tutaj kopać go tak długo, bo chciałbym zrobić jakiś kawałek zbroi, bo jestem ciekaw, czy w ogóle będę mógł założyć zbroję, bo... jeżeli będę mógł założyć zbroję, to strzelam, że ona będzie zbagowana jakoś i po prostu totalnie nie będzie to wyglądać tak, jak powinno, że ja tą zbroję będę miał jakby na sobie jako kura. Tu w ogóle jajko zniosłem. Nieważne. Nieważne. Wykopmy jeszcze trochę więcej, żeby mieć te wszystkie narzędzia. Potrzebujemy 3, 2, to jest 6, 8, 9. 9 potrzebujemy tak naprawdę, więc tak naprawdę już mamy w tym momencie. Nawet mamy więcej, 10 mamy, więc jesteśmy już totalnie bogaci. Zróbmy sobie siekierę, żeby te wszystkie narzędzia miały jakiś sens. O nie, muszę wykopać. Część jest to, że muszę wykopać jedno drewno ręką, tylko po to, żeby mieć patyk. Jeden patyk. To jest pech. Przysięgam. Dobra, weźmy to. Teraz! Naprawdę, to jest ten moment, w którym trzeba znosić jajko. Czekajcie, wezmę to i skraftuję w tym czasie, kiedy ja tam znoszę jajka, okej. Zróbmy sobie z tego patyki. I teraz tak, zróbmy wszystkie narzędzia już. Potrzebujemy siekierę. Potrzebujemy łopatę, potrzebujemy miecz. Chociaż miecz moglibyśmy zrobić diament. Nie, jeden diament zostawię, bo jak gdybym znalazł jedną rudę diamentu, to zawsze nam się przyda na zrobienie kill-offu, jakby co. Więc jednak zostawię te diamenty, nie są nam aż tak bardzo potrzebne. Weźmy sobie wszystko, co tutaj powinniśmy mieć. Czyli mamy tak naprawdę wszystko zrobione. Ja jeszcze tylko zbiorę trochę tego drewna, bo ono się nam może zawsze przydać. Uwierzcie mi, drewno to jest coś takiego, czego nigdy nie jest za dużo. Z tego się buduje, z tego się wszystko kraftuje. I jedzenie to też jest rzecz bardzo ważna. Więc musimy sobie zaraz coś jeszcze uzbierać, bo jestem totalnym biedakiem, jeśli chodzi o... Mamy 14 minut, kurde. No, wtedy było... jakoś, kurczę... bo nagrywam już 20 minut, ale... jakoś będziemy mieli 13 minut nagrania, coś około tego, tak myślę. Więc 13 minut na... nie mogę tego zabrać, naprawdę? Dlaczego nie mogę zabrać jedzenia? Co jest nie tak? Co jest nie tak z tym jedzeniem? Proszę mi to oddać. To jest moje ciężko zarobione jedzenie. Dlaczego nie mogę zabrać jedzenia, świni? Czy ja naprawdę nie mogę jeść niczego jako... czekajcie, czy ja mogę jeść nasiona jako kura? Nie wiem, dobra, nieważne, może to jest tak zrobione, że ja nie mogę mięsa jeść na przykład, czy coś. Albo tamte mięso się zbagowało jakoś, więc... no nie! Nie mogę zabrać mięsa! To mamy problem bardzo mocny. Dobra, wróćmy do wioski w takim razie, bo wiem, że chleb mogę jeść. Co by się zgadzało w sumie? Może jako kura też nie mogę jeść takich rzeczy właśnie, których kury normalnie nie jedzą. Chociaż wydaje mi się, że jakby dostała jakaś kura mięso, to i tak by je zjadła. No ale to już jest taka moja prywatna, prawda, opinia. Że coś by tam skubnęła z tego i tak. Tak mi się wydaje, chociaż w sumie mogę się mylić. Nie wiem, nieważne. Wróćmy z powrotem do wioski, bo tam widziałem te słupki siana, one nam się mogą przydać, więc weźmy je jakby co. Bo... tak jak powiedziałem, jedzenia nigdy za wiele, zawsze się nam może przydać. Zbieram to też, bo te patyki to też jest rzecz, która nam się może przydać, a nie chcę całego drewna zmieniać też na patyki, więc wykorzystamy najpierw to, co tak uzbieram w ten sposób, no dopiero później ewentualnie będziemy zamieniać. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo tego siana, weźmy go trochę, bo ono się nam może przydać. Nie wiem, czy mi się go najszybciej kopie. Chyba to nie ma znaczenia. Chyba wydaje mi się, że nożycami może być najszybciej, ale... nie mam nożyc, więc no niestety.
zróbmy sobie tak, że zbierzmy to całe, zróbmy sobie ten, ten chleb już ile go wlezie i po prostu lećmy w tą kopalnię, jakąś tutaj gdzieś w pobliżu jakaś powinna być. Tu jest w ogóle obok mnie chyba, więc to nam powinno w zupełności wystarczyć. I tak wydaje mi się, że to co tutaj już mamy, to że już nie wykorzystamy tego siana całego, no na wiadomo, że tego nigdy nie zjemy już. Więc na spokojnie, możemy być spokojni o tą ilość żarcia. Aż tak długo odcinka nie będę nagrywać, okej? Dobra, idźmy tutaj do kopalni. Super kopalnia. Dobra, tu była jakaś, okej, tu jest... Co? Ej, nie biją mnie moby! A jednak nie biją, ojej. Poddaję się.